Piotr Michalak, sędzia dzisiejszej gali FEN17. Piotrek, witaj. Witam, witam wszystkich. Piotrek, jak ci się dzisiaj sędziowało? Może tak na początku zacznę. Zawsze po każdej gali tak sobie robię bilans walki. Jestem z swojej pracy bilans, nie tego, co mi się podobało, co nie. Jestem zadowolony dzisiaj z sędziowania. Były jakieś trudne sytuacje, takie, które powiedzmy nie wiedziałeś, czy zdecydować się w jedną, czy w drugą, musiałeś podjąć decyzję. Wiadomo, że sędzia nie ma, czasami ma ułamki sekund na pewne decyzje, tak? No tak, to są ułamki sekund i po prostu no, tutaj wychodzi to doświadczenie. Ktoś mi kiedyś powiedział, wytłumaczył mi, co to jest doświadczenie. To jest doświadczenie to jest coś, że jakaś sytuacja zdarza się raz na 1000 razy, a tobie właśnie zdarzyła się drugi raz. No i tutaj najbardziej mi chyba utkwiło w pamięci, na pewno będę długo pamiętał, kolano na udo przy pachwinie u Martina Hudeja, który wypompował się gilotyną, widać już trochę było, że nie ma siły i są takie uderzenia w udo, które naprawdę powodują, że nie może zawodnik stać na tym udzie i nieraz sędziowałem takie walki, że poddawali te walki, bo nie mogą stać na nodze. Tutaj mogło coś takiego też być, no nie mogłem mu dać po legalnym ciosie, nie mogłem mu dać dojść do siebie, bo to by dopiero było kuku. A powiedz mi, może dla świętego spokoju trzeba było puścić tą walkę dalej, powiedzmy na zasadzie takiej, że albo podejmujesz walkę, albo nie, ale dopiero po 5 minutach, które są to jakby regulaminowo przewidziane, powiedzmy na to, żeby zawodnik doszedł do siebie po takim, załóżmy, ciężkim kopnięciu, tak? Pewnie bym tak zrobił, gdyby nie to, że mieliśmy telewizję. No bo jednak ja widziałem, że to nie było kopnięcie w krocze, no ale on tam mocno udawał, więc skłoniłbym się do tego, żeby dać mu te 5 minut. Jednak na telebimie, jak zobaczyłem powtórkę z tego właśnie kopnięcia, gdzie aż odleciała mu noga, bo to było właśnie poniżej pachwiny w Boguda, no to utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że po prostu chcę odpocząć sobie, bo wypompował się tą gilotyną, no i nie było innej szansy, jak zastraszyć, albo wstajesz, albo cię zdyskwalifikuje. Minus punkt nie zrobił na nim żadnego wrażenia, więc musiałem go zdyskwalifikować, nie chciał wstać. Ale myślę, że też Michał w jakiś tam sposób, jeśli chodzi o zwycięstwo, nie był chyba do końca usatysfakcjonowany. Bo tak generalnie to z przebiegu walki to była, nie przeszkadzamy, bo generalnie powiedzmy było tak, że on tej walki nie prowadził chyba na punkty, przynajmniej z mojej oceny, tak, no zaczął obrywać ciężkie ciosy, nagle Hudej przejął inicjatywę i miał jakby przewagę w tym momencie. No tak, no Martin tam od samego początku najpierw złapał się siatki oburącz, trzymał jedną i drugą ręką, ja mówiłem puść siatki, on w ogóle nie chciał tego puścić, dlatego zatrzymałem ten pojedynek, upomniałem go, że ma nie, trzymać się siatki i później uderzenie łokciem, gdzie była odprawa, było tłumaczone, że nie ma łokci na głowę, on zdziwiony, że nie ma łokci na głowę, więc no troszeczkę chciał tam przyświrować. Ostatnio na FEN-ie wygrał bardzo szybko, więc tutaj się chyba, nie wiem, no słuchajcie, dużo jest takich, co udaje. Piotrek, na koniec się zapytam tak, podobała ci się gala w klatce pierwsza FEN-u, no chyba dość udane widowisko. Tak, bardzo mi się podobało i widać, że MMA troszeczkę na tym zyskało, bo jednak nie bali się ci zawodnicy tak na się wchodzić odważnie, czy do kniczu, czy iść po obalenie. W K1 nie zauważyłem absolutnie nawet minimalnej jakiejś różnicy, że mogłoby to przeszkadzać zawodnikom K1, że jest klatka, że nie ma lin. A mieliśmy kilka takich szarż właśnie w MMA, które sprawiły, że ta klatka no, przydała się. Piotrek, dziękuję bardzo za ten wywiad, za wyjaśnienie tej sytuacji. Cóż, kolejne gale przed nami. Oczywiście, byle jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Piotr Michalak.